byliśmy na posiedzeniach komisji, bo tu ani słowa nie ma. Ani że zostały odrzucone, ani że wyrzucone do kosza, ani realizowane. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 5 stycznia 2015 roku. Komisja Budżetu i Finansów dnia 5 stycznia 2015 roku ustosunkowała się do opinii trzech komisji stałych. Wszystkie wnioski zostały przedyskutowane i uwzględniono następujące wnioski. Pierwszy. Komisji Rolnictwa dotyczący zdjęcia kwoty 5000 zł z lampy oświetleniowej w Przedsławiu. Przy czym Komisja Budżetu proponuje, żeby ustawienie lampy w wyżej wymienionej miejscowości nastąpiło, kiedy pojawią się środki z programów unijnych. Punkt drugi. Komisji Oświaty i Komisji Inicjatyw dotyczący zmniejszenia kwoty z budowy toalety publicznej, to jest kwoty 40 000 zł, z przeniesieniem na zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości stałych. Komisja Budżetu i Finansów wydała opinię własną do projektu budżetu gminy na 2015 rok i przedłożyła ją wójtowi gminy. Dziękuję bardzo. I te wnioski zostały uwzględnione. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.